Jest niedziela, jest atak tytanów. Zeszłoroczny grafik zaczyna ponownie obowiązywać wszystkich fanów Shingeki no Kyojin. Warto się go trzymać, ponieważ czwarty sezon powoli zwiększa obroty. Co możemy znaleźć zatem w 18 odcinku? Czy Armin przekonał przyjaciół do wsparcia Erena? Czy przyrodni bracia nawiązali kontakt? Zobaczmy. Przypominam, że materiał jest skierowany do osób, które już widziały 18 epizod. Zaczynajmy. Premierowy odcinek The Final Season Part 2 skierował w naszą stronę parę pytań. Jedno z nich dotyczyło działań Armina, Connie, Jeana oraz Mikasy. Jak pamiętamy, Arlert zawzięcie przekonywał przyjaciół, iż Eren nie współpracuje z Zeke'iem, a jego zamiary są zupełnie inne. Jak się okazało, chłopak osiągnął swój cel. Towarzysze zdecydowali wesprzeć Jaegera. W dość oryginalny sposób wyraził to Jean. Kirstein wyznał, iż zawsze zazdrościł Erenowi i jego osobowości, postrzegał go jako kogoś fajnego. Z drugiej strony czuł wobec Jaegera gniew, przeczuwał, że chłopak wpakuje ich wreszcie w jakąś kabałę. Słowa Jeana są kwintesencją trudnej więzi, która wytworzyła się między Erenem a Kirsteinem. Zwiadowcy zawsze ze sobą rywalizowali, nie szczędzili sobie cierpkich słów. W trzecim sezonie nawet się pobili. Mimo tego Jean nigdy nie życzył Erenowi najgorszego. W gruncie rzeczy ciężko życzyć to człowiekowi, z którym przeszło się tak wiele. Po opuszczeniu aresztu przyjaciele spotkali Jelenę. Gdy Armin przypomniał o ich celu, kobieta zrobiła przerażającą minę. Co mogła ona wyrażać? Według mnie Jelena przejrzała Armina. Domyśliła się, że przemowa Arlerta jest fałszywa, a przyjaciele są przeciwni planowi Zeke'a. By nie wzbudzać ich podejrzeń, zdobyła się na uśmiech i podziękowania. Jak znam Jelenę, kobieta zechce mieć towarzyszy na oku, pilnować, by niczego nie zepsuli, ewentualnie wykorzystać. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo Zeke'a, blondynka nie ma żadnych zahamowań. Mikasie i spółce zalecałbym zatem ostrożność. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną scenę. Przed wyjściem na front Mikasa zostawiła szalik, z którym nigdy się nie rozstawała. Ten drobny gest posiada znaczenie symboliczne. Ackerman określiła w ten sposób swoją obecną relację z Erenem. Relację, którą odmieniły wydarzenia odcinka 14. Widać, że Mikasa nie wybaczyła Jaegerowi przykrych słów, nie dała się przekonać, iż Eren kłamał. W sercu pięknej dziewczyny wciąż tkwi zatem żal, smutek. To między innymi z tego względu ponowne spotkanie Erena i Mikasy zapowiada się tak interesująco. Do wielu zdarzeń doszło też na placu boju. Jak pamiętamy, Eren samotnie odpierał ataki Reinera i Porco. Wydawało się wręcz, że tę walkę przegra. Nic bardziej mylnego. Po pozyskaniu mocy Tytana Obuchowego, Jaega jest właściwie nie do zatrzymania. Dobitnie przekonał się o tym Braun oraz Galliard. Pierwszemu z nich Eren o mały włos nie urwał głowy, z kolei Porco został straszliwie znokautowany. Eren odniósł co prawda pewne obrażenia, ale jest pełnoprawnym zwycięzcą potyczki. Pomyśleć, że chłopak miał kiedyś problem z opanowaniem swej mocy. Po tamtym Erenie nie ma już jednak śladu. W poprzednim epizodzie Maryńczycy uzyskali wyraźną przewagę nad Jaegerystami. Niespodziewany atak ewidentnie zaskoczył pobratymców Erena. Sytuacja zaczyna ulegać jednak zmianie. Do zabawy włączył się bowiem Zeke. Zwierzęcy wykorzystał swój największy atut, czyli długie ręce oraz siłę i w mig zniszczył sterowcę Mare. Bez skrupułów zaatakował również Reinera oraz Porco. Atak Tytanów słynie jednak ze zwrotów akcji, które zupełnie zmieniają losy gry. Taki zwrot nastąpił pod koniec odcinka. Pik i Magat przeprowadzili znakomity manewr taktyczny, zbijając z pantałyków Loka, ale przede wszystkim Zeke'a. Zawahanie zwierzęcego wykorzystał Magat, posyłając w kark starszego z braci celny strzał.
W efekcie zwierzęcy runą na ziemię, tracąc pewnie przytomność. Stan Zika może pokrzyżować plany Jägerów. Poza tym Reiner chyba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W kierunku Erena zmierzają też Gabi i Falco. Przyjaciele otrzymali swoje 5 minut. Bardzo ważnych 5 minut. Jak doskonale wiemy, Gabi pałała do Erdian żądzą mordu. Nie brała nawet pod uwagę, iż może darować życie któremuś z nich. W Braun zaszła jednak ogromna zmiana, co udowodnił odcinek 18. Gabi powstrzymała Colta przed zaatakowaniem Nyla, gdy ten przyprowadził Falco. Swoją drogą Nyle postąpił naprawdę świetnie. Odrobina człowieczeństwa w tak ekstremalnej sytuacji jest na wagę złota. Gabi wreszcie zmieniła zatem swój stosunek wobec Erdian. Zrozumiała, iż są wśród nich dobrzy ludzie, że może im zaufać. Zostało to odwzajemnione przez rodziców Saszy, ale nie przez Kaję. Dziewczyna ewidentnie pragnie zemścić się za śmierć Saszy. W analogicznej sytuacji była jeszcze nie tak dawno Gabi po śmierci Udo oraz Zofii. Teraz role się odwróciły. Widać, że zabójstwo Blaus sprawia Braun ból i nawet jeśli zepchnie go w głąb swej pamięci, nigdy go się nie wyzbędzie. Muszę również oddać hołd Falco. Chłopak zebrał się wreszcie na odwagę i wyznał Gabi miłość. Grice nie chciał umrzeć z przeświadczeniem, iż nigdy tego nie zrobił. Słowa Falco kompletnie zaskoczyły Gabi. Dziewczyna nie potrafiła nic powiedzieć, jednak gwałtownym ruchem zerwała opaskę Grice'a. Prawdopodobnie chciała w ten sposób dodać Falco trochę otuchy, przekonać, że nie wszystko stracone, zerwać się z podziałami, których doświadczali od dziecka. Może chciała zakomunikować Falco, iż mają przed sobą przyszłość? Wyznanie Grice'a to zdoba 18 epizodu. Trochę miłości nie zaszkodzi, a już szczególnie w tak burzliwych czasach. Epizod zdecydowanie sprostał moim oczekiwaniom. Wydarzenia na placu boju nie pozostawiają nas obojętnymi. Zaskakują, a także imponują realizacją. Podoba mi się, że odcinek nie skupiał uwagi wyłącznie na Erenie, tylko prezentował też działania Pik, Zika, grupy Armina czy Gabi. Umiejętne lawirowanie pomiędzy przeżyciami bohaterów to cenna umiejętność, którą Atak Tytanów wciąż posiada. Dołączenie Armina i spółki zwiastuje szereg emocjonujących, przełomowych wydarzeń, a wyznanie Falco jest przeurocze. Odcinek zostawił nas z kolejnym pytaniem. Czy Eren nawiąże kontakt ze swoim przyrodnim bratem? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam rozwikłać kolejne zagadki. Oby do niedzieli.